Siema! Siema! Przedstaw Jesteśmy się. Jesteśmy klasą 5B ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi imienia Janusza Korczaka w Ludzie. Kochani, tak jak wiecie, nagrywamy film, który ma zachęcić nauczycieli do prowadzenia takich szczególnych zeszytów, zeszytów z matematyki. Chciałabym, żebyście powiedzieli, dlaczego, czy lubicie swoje zeszyty i za co je lubicie, w czym pomagają i tak dalej. No to co, zaczniemy od tatka. Bardzo go lubię, ponieważ można prowadzić go po swojemu. Nikt nie musi ci mówić, co w nim zapisywać. Co w nim zapisywać? Czy on ci w czymś pomaga, taki zeszyt? Tak, pomaga zapamiętywać różne ciekawe informacje, pomyśli i tabelki. Super. Kto jeszcze chciałby się podzielić? Krystian. Jest w tych zeszytach dużo miejsca. Dużo miejsca i to jest dla ciebie ważne, że wszystko w nim masz. Widzę, masz dołączone różne karty pracy, wszystko jest w tym zeszycie, nic się nie gubi, tak? Łatwo znaleźć te najważniejsze informacje, które są potrzebne na przykład kartkę. Piotrku, Bartku, ja widzę, że twój zeszyt jest kolorowy. Lubisz taki, tak? Tak, tak żeby było. Czym to pomaga, że jest taki kolorowy? Rozwesela. I to jest dla ciebie ważne, żeby było przyjemne. A tutaj widać, że tu jest ostatnia ocena z ostatniej pracy klasowej, czyli z sukcesem. I cały zeszyt jest taki kolorowy? No nie cały, czasem jest bardziej szary. Czasem jest więcej, czasem jest mniej. U Piotrka podobnie. W czym jeszcze pomaga wam taki zeszyt? Leszek, co byś chciał powiedział? Dla ciebie jest ważne to, żeby nauczyciele nie oceniali twojego zeszytu. Co jeszcze byście... Kacper, co jeszcze byś powiedział innym nauczycielom? Są rysunki i to bardzo pomaga. A te rysunki to są takie, jak pani każe zrobić, czy robisz je po swojemu? Po swojemu. Piotrek? Bardzo dużo zapamiętać. Dlaczego można dużo zapamiętać? Bo nie warto się zaznaczyć, co jest dla siebie najważniejsze, wtedy będzie bardzo łatwo i dać się zapamiętać. A Piotrek, co by powiedział innym nauczycielom, zachęcając ich do tego, żeby prowadzili ze swoimi uczniami zeszyt, to co byś im powiedział? Żeby nie oceniali. Tak, to ważne dla was? Żeby robili dużo informacji. Żeby na lekcji podawali dużo informacji, tak? Ale żeby wtedy zmuszali ucznia, żeby te wszystkie informacje zapisał, czy żeby pozwolili wybrać uczniowi, co jest dla niego... Pozwolili wybrać. Dobrze? A Kacper, co jeszcze chciałby dodać? Starcza na cały rok. Starcza na cały rok. Dobrze. Słuchajcie, no to co? Pokażcie swoje zeszyty. I zobaczcie, piękne. Część zeszytów jest dużych, większość jest dużych, a część jest małych. Kto ma mały zeszyt? I słuchajcie, czy to jest ważne? Mieliście kiedyś duże zeszyty? Prowadziliście kiedyś duże? A teraz macie małe. Czy to ważne, żeby zeszyt był duży? Nie. Czy mały tak samo spełnia swoją rolę? Też spełnia swoją rolę. Tylko mniejszy. Dobrze, a mogę najechać? Słuchajcie, tak jak powiedziały tutaj moi uczniowie, powiedzieli, niektóre zeszyty są bardzo kolorowe. Są w nim wklejone karty pracy. Są notatki z lekcji ozdobione po swojemu. Są strzałki, są serduszka. Są wklejki, bardzo ciekawe. Ten zeszyt jest tak prowadzony, jak sobie, a inny, są zaznaczone najważniejsze rzeczy, ale jest taki bardziej niebieski. Również są w nim karty pracy. Co jeszcze gromadzicie w tym zeszytach, w swoich zeszytach? Tadek ma swoje notatki. Co jeszcze oprócz kart pracy, co w nich jeszcze jest? Klejki różne, zadania. Mogę coś tam powiedzieć, bo tak. Właśnie mi chodzi o te małe zeszyty. Tak. Nie wchodzi w szkołę kogo, że ktoś prowadzi małe zeszyty, to jest każdego wola, jak chce. Tak, jak chce. Okej. Okay. A z ilu jeszcze inny, na ilu, czy ktoś jeszcze na innym przedmiocie oprócz matematyki prowadzi taki zeszyt? Tak. A super. Słuchajcie. Okej. Okay. No dobrze, to co tak na koniec jeszcze, tak podsumowując to, co żeśmy dzisiaj nagrali. Co powiedzieć, co powiecie nauczycielom? Zachęcamy ich.
Bardzo. Że, czy ich uczniowie będą się chętniej uczyć? Tak. Tak, gwarantuję. Aha. I żeby tak. I gwarantujecie, że jak będą prowadzili takie zeszyty, pozwolą prowadzić takie zeszyty, to uczniowie będą się lepiej uczyć? Tak. Tak, o wiele. No to pomachajmy, pożegnajmy się. Hej.